Czy jest tu jakiś fan Formuły 1? Czy jest tu jakiś fan Formuły 1? Wow, spokojnie. O, naprawdę zebrało się pokaźne grono. F1 Managera, F1 Kubica, albo walka o top. Nie, może JKB F1 Team. Tak jest, pierwszy sezon, bo to wiesz, zrobiło się grono ekspertów, jest liga Formuły 1. No wiesz, ja się liczę teraz stawce tym, co ja odpierdalam Alfa Romeo teraz. Słuchajcie, nic nie klikałem wcześniej, skończyliśmy wyścig. Który? Wyścig, który się zakończył naprawdę User elegancko. joined your channel. O, tu spika mnie ktoś w ogóle odwiedził. Siemano. Siemano, ej, tej wariacie, witam, tutaj nasz inżynier, jeden z naszych inżynierów. Zmęczony, bo zmieniał koła cały czas, ale jest też z nami, dojechał. Ozzy Rider, przywitajcie go na czacie. Właśnie Witam tak. serdecznie. Dzień dobry. Zajebiście, niesamowicie. Słuchajcie, wcześniejsze dokonania, które były na streamie około godziny 11-12, to macie na poprzedniej powtórce, poprzednim streamie. No, możecie przypomnieć, jak to kogoś nie było, to na czacie napiszcie. Świetny wynik, ja bym chciał to w ogóle zobaczyć, czy da się jakoś poprzedniej wrócić do niej. Zobaczymy na mail. Tunel aerodynamiczny, są potwierdzenia. Nie ma tu jakiejś informacji o naszych miejscach powyżej oczekiwań, tak? Członkowie zarządu są też w ogóle zachwyceni, że jesteśmy powyżej oczekiwań, ale myślę, że będzie jakiś oficjalny list, piecza, depesza, która pokaże, które miejsce było. No ale tak czy siak, Bottas był drugi, Kubica naprawdę wysoko 12, a wiecie jaka stawka, wiecie co jest grane, 4 punkty ostatnio zdobyte pierwsze. No to na przykład jest potwierdzenie, te 4 punkty zdobyte właśnie za 8 miejsce. No i Bottas bardzo wysoko do góry, oczko 1, 5 miejsce, nie? Jest też walka, jest też walka. No dobra, żeby walczyć o cokolwiek, trzeba odebrać maile. Zebrać informacje. Obrona. On tu ma obronę sobie podkręcić, ale my w to poszliśmy, w tą obronę. Są kierowcy. Zobaczmy, czy Robert jeszcze nie ma punktów rozwoju, ale po tym wyścigu powinien dostać punkt rozwoju. Punkt rozwoju daje coś, że możesz dodać punkcik sobie. Na przykład tutaj poszła obrona u niego. On już miał jeden punkt rozwoju, 87. Ekspimy Robercika. Mamy jeszcze Romana Stanka jako rezerwowego kierowcę. To wszyscy wiedzą, ale przypominam sobie tak, bo pewnie będzie to jakieś szoty będą z tego robione. No i tak, są nowe rzeczy wyprodukowane. Następny wyścig, kalendarz jest za raz, dwa, trzy. Za 3 dni już trzeba mieć wszystko pomontowane. Bolidy, jak to wygląda? Opracowane części, jakie mamy już. Podejście, dwie sztuki, potrzebujemy dwie sztuki, zajebiście nam zrobił. Za 5 dni nie ma opcji, kurwa, trzeba awaryjnie na już, 750 tysięcy, ale my walczymy w tym pierwszym sezonie. Wydajemy te pieniądze, kurwa, mam już dwie sztuki. No i wchodzimy se wariaty w bolidy, nie? Wchodzisz se w bolid 2, podwozie, zamień. Tu mamy takie, a tu mamy na zielono, proszę ja ciebie. Montujemy w dwóch sztukach, kurwa. To będzie zapierdalać, to będzie latać. Lecimy dalej, przednie, tu cofamy sobie, nie? Czego nam brakuje? Wytwórz. Stronki boczne. Tu była jakaś aktualizacja, są świeże. Zamontowano. Co to jest? Sekcje boczne. Tak, sekcje boczne w takim razie. Sekcje boczne. Ile mamy? No na to trzeba poświęcić, kurwa, dużo czasu, ale mamy mało godzin. Nie wiem, co tu dać, ale tu wpierdalam dużo, bo mamy tyle, nie wiesz o co chodzi. Jak mamy po prostu udoskonalone, wyjebane ile ma tu... Będą prace 6 inżynierów, pospieszne, więcej pieniędzy, ale na to... O! Nie ma pieniędzy? Jak to niewystarczające środki są? Po tym wyścigu w takim razie zlecimy te prace. Tak czy siak nowe podwozie jest. Tak, no nic tu nie zrobimy. Nic tu nie zrobimy. Za każdy wyścig dostajemy 3 miliony. Za każdy wyścig mamy 3 miliony, więc ja myślę, że jest gites. Badania zrób. Badania, badania, badania. Personel. Tutaj bym zmienił na przykład inżyniera wyścigowego, tylko oni się zaczynają dogadywać. Oni się mają, zaczynają dogadywać, no nie będę w środku sezonu też zmieniał, tak? Dogadują się, spoko. Kubicy by Polaka przydać, albo... Ale współpraca wyrosła, wysoka, właśnie, widzisz? Urosła wysoka współpraca. Załoga boksu, zrównoważone, podnosi przednie tylne. Inżynier, szef, dyrektor techniczny, szef działu aerodynamiki. Zawsze może kogoś zatrudnić, ale nie mamy kasy, to na razie to dobrze śmiga, moim zdaniem to dobrze śmiga. Wiesz co, farmer, rozmyślałem o tym na początku, ale to nie ma sensu teraz. W środku sezonu, gdzie notujemy zysk. Wiesz o co chodzi? Dobra, będziemy walczyć o K2, K3. Miejsce, najszybsze okrążenie, jest to możliwe po ostatnich wynikach. Passa w kwalifikacjach trwa, cały czas to mamy w kontraktach, więc te pieniądze wpływają na konto. Weekend wyścigów. Przejdziemy do weekendu wyścigów, robimy trening, będziemy ustalać bolid i są nowe części, co znaczy, że będą lepsze czasy, kurwa, nie? Cars have been racing through Monaco's streets since I z wyścigu na wyścig 1929, zawodnicy and są this lepsi, nie ma weekend regresu, is jest cały czas no progres. exception.
Przynajmniej w mojej stajni, bracie. Przynajmniej w mojej stajni, bratku. Monaco, Monaco, wariaty, jest bogactwo, jest dużo pieniędzy, naprawdę. Tu jest kurwa na grubo. Tak, to jest miejski tor, ciasno jest, w mieście robione. Są jachty, jest bardzo ładny widok, więc czeka nas naprawdę fajny tydzień. Czy przepraszam, no tak, fajny tydzień, praktycznie Formuła 1, bo zaproszono na 3 treningi, potem kwalifikacja, a następnie wyścig, więc to będzie super, super zabawa. Zobaczymy sobie, co się będzie działo. No Monaco, słonecznie, żadnego deszczu, nie ma tu żadnych innych akcji, jak suchutkie nawierzchnie. Mieszanka tutaj, cyk. Konfiguracja bolidu. Nietestowalna, ale my sobie już coś będziemy myśleć, że jakieś wstępne ruchy będziemy robić. Może coś wykryjemy na początku. U Roberta warto zaryzykować. Albo to, co zostaje stabilnie. Proszę Państwa, przechodzimy do pierwszego treningu. Ja treningów nie symuluję. Są amatorzy, co symulują treningi, ale to nie masz z życia z ekipą. Nie wiesz, jak to kurwa chodzi. Nie wiesz, co jest pięć. Radoczek, witam serdecznie, bo to przyjąłem. Od razu wypuszczam wariatów. Tego na pewno. Tego wariacika na pewno już puszczam. Jakie niezłe testy. Chłopie, ty widzę, że się nie znasz. Zobacz, co ja tutaj robię. Ja tu miałem dziś, na ostatnim wyścigu. Drugie miejsce, Alfa Romeo. Co ty do mnie w ogóle gadasz? Ty się do mnie pultasz. 15 okrążeń walą chłopaki i tyle, nie? Jest rozgrzewka, mają też pojąć tor, poznać tor. Robert ma pokazać jaja, zobaczymy, co się dzieje. Do przejazdu jeszcze dojdziemy, nie chcę wam pokazywać za dużo toru, chcę go bardziej pokazywać podczas wyścigu, więc tutaj będzie brutalne takie pokazywanie. Przepraszam, na kwalifikacjach zacznę pokazywać tor. Więc tu jeszcze reklamki puścimy. Będziemy zbierać informacje o zawodnikach. Kubica w tym momencie kręci 8 okrążenie, bo to jest trzecie. I muszą zebrać tutaj 5 takich chmurek informacji o... Nie wiem, czy Kubic, żeby każdy zjechał, żeby miał 5 na 5, żeby nie zjechał mi za wcześnie ktoś. Jest 13 okrążenie, chłopaki za chwilę zjeżdżają, ale w takim razie ja bym to anulował im, bo będzie wzywany za chwilę na 15 okrążeń. Ja mu to muszę anulować. Okej, Robert, anuluj wezwanie, tak. Tak, bo nie ma jeszcze 5 na 5. I podobnie tutaj anuluj wezwanie. Potwierdź, bo nie ma 5 na 5, tak jest. Ja to muszę więcej okrążeń dawać, 16. 16, żeby jednym zamachem mi przejechali i powiedzieli, co jest 5, co jest 5. Robert, dawaj. Co?! Czemu?! Co ci stało?! Ale Robert! Jak paliwo? Paliwo? Nie pierdol, to niezły trening, dobra. Spokojnie, mam jeszcze dwa podjazdy, no nie pierdol, nie? Coś mi innego musiało się zadziałać. No niezły początek dzisiejszych wyścigów, wyniosłego treningu. Kubica został wycofany, zebrał jakieś tam informacje, no nie, ale tyle, ile powinno być tych informacji zebranych. No nic, mam jeszcze drugie podejście. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. No złe, dobrego początki, no. No wyślij coś, zmiana konfiguracji, on nie pojechał. To jest trening, wiesz, to jest trening, zbieranie informacji o torze. Bo Kubica się toru nie nauczy przez to. I to zepsuje to wszystko, może to zepsuć coś, nie? Chyba ta informacja, że nie zjechał z tym paliwem i tam zatrzymał się i... Nie, żadnego reseciku. Bo ja wam pokażę, co się dzieje, nie? No dobra. A opony te same. Chyba nie zdążysz wyskoczyć. Ależ gafa na początek. Szkoda. To podcięło skrzydła troszeczkę. Przez taką głupotę z tym paliwem. Zresztą nikt nie pierdolnął czegoś takiego. I straciliśmy 40 minut treningu. No tam Kubica coś tam pojechał. Ale no... No za krótko, no. Żółta flaga jest koniec treningu. Wstyd i dramat, chociaż okrążenie pokręcił jakoś Robert. Niefajnie, co tu się dowiedzieliśmy. Ale dobra, coś tam ustawił Robercik, coś tam ustawił. Dobra, teraz się uda, teraz już na spokoju, już nie będę kombinował, niech jadą tyle co zawsze. Radio check. Tankują chłopaka teraz. Nie braknie, bo dolali mu tyle paliwa, wiesz o co chodzi? On ma 0,5, po tym musi dużo toru najeździć. Widzisz? 10% toru spadło mu. On od razu wjeżdża, zmiana i od razu musi jechać znowu. Ma jechać na ostro. Zaraz będą informacje, więc będzie mógł zjechać. I on na przykład zjedzie. I od razu go ustawimy na inne rzeczy, o. We'll be right back.
Nie, to jest taki tor, ale to będzie dobre do oglądania. Nie chcę teraz pokazywać, żeby sobie nie zepsuć zabawy, więc wracamy na mapkę. Za chwilę kwalifikacje, więc za chwilę sobie popatrzymy. Tu jest dobrze to zrobione, dobra graficzka jest. Grande strategii, zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Robert 3-5 Poznania już ma. Zdąży, czy on zdąży jeszcze pojeździć? Mało info zdobyte, mało info. A naszym zawsze, naszą przewagą było to, że dużo info zdobywaliśmy i zajebiście ustawialiśmy sobie wózek. No ale dobra, zobaczymy, co się będzie działo, bo to nowe rzeczy są, nowe rzeczy, nowe ustawienia. Kurwa! Kurwa mać! Panowie, ogarnijcie mi to! Szybko, muszę mieć nowe skrzydło! Dobra, zmiana skrzydeł, będzie coś innego robimy. Robercik, wydaje mi się, że się wstrzeli. Poszła zamiana, nie świrujcie. Ej, temu zmieniłem skrzydło niepotrzebnie, kurwa. Ale się dzień odjebał. Jak mówię, to są fajne strategie, które mogą nam się przydać. Chłopaki wiedzą, jak funkcjonować w złych warunkach. Zdążył już przejechać, ale mamy jeszcze jeden trening, ten trzeci, kwalifikacje, nie? Trzeci trening plus kwalifikacje, no właśnie. After a day of free practice yesterday. Jasne, jasne, bo to sobie oddajemy skrzydło z przodu. A jest kurwa zero. Ale poczekaj. Ja moich chłopaków nie zostawię tutaj. Dlaczego nie mogę? Okej. Nowe skrzydła, panowie. Polatamy sobie troszeczkę. Infa brak. Tutaj info się buduje, ale wydaje mi się, że będzie git. Tu były takie hardy używane, weź sobie te hardy już. I tutaj też na tych hardach, żeby nie marnować tych. Chociaż pod kwale. 3 razy czerwone, pewnie jeszcze na tych pojedź. Robercik, ile ma tych czerwonych? No właśnie, bo się wyjebał i zmarnował. Jazda, jedziemy z tym. Ready check. Ty słuchaj. Plan przejazdu. Jesteś na 30 okrążeń, kurwa, jedziesz. Ja cię zdejmę, jak będę chciał. Zatankujcie mi go. Chociaż nie, nie na tyle, nie na tyle. Chociaż na tyle, tyle. Ja ryzykuję, że to jest dobre ustawienie i on tak zbada tor, że to będą jaja. Wyślij na tor. 30 okrążeń, napierdala. Jedziemy. A, to będzie wyścig. Już to jest już trening przed kwalifikacjami, tak zwane T3 i za chwilę ruszamy w bój. No jak to będzie wyglądać wszystko? Czy Kubica uda mu się wejść w tą kwalifikację, te pierwsze 15 miejsc, a może będzie w top 10, jak ostatnio? Zobaczymy, no będzie bardzo ciekawie. Fajnie, jakby to był ten nasz wyścig, no zaczyna się tragicznie. Tracimy przednie skrzydło, no i Robercik wypada na początku pierwszego treningu, co też, kurwa, jest wielkim minusem. Przyspieszamy, nie będziemy teraz się tego oglądać, to jest pierwszy trening. Trochę to potrwa, jest słonecznie, jest elegancko. Jak tu wyglądają inni kierowcy? Hardy Kubica, Verstappen trenuje na przykład też. Keep us updated. Yeah, all good from my side here. Samochód jest świetny, świetnie. Zrozumiałem, ale wiesz co, skoro mam już zjedź mi, bratku. Wiesz co, zjedź mi jeszcze. W takim razie. I teraz cię puszczę już na długą jazdę. Ależmy trafili, czyli to było dobre, żebyśmy pogrzebali, dobra. I opony na tych hardach se pojeździsz? Opony zostają, te, które są. Chciałem tylko sprawdzić, ale w takim razie one są dobre, nie chcę jeszcze pojeździć. Teraz czekamy na informację Kubicy, to jest najistotniejsze. Jak będzie 5-5, ściągamy go, sprawdzamy i wypuszczamy go na redach. Może te kwalifikacje gdzieś tam przejedzie, bo i tak nie musimy tych redów tyle trzymać, bo on będzie jechał na hardach. Redach mówię, no softach, nie? Potrzebujemy tu informacji od Robercika. Nie można kopiować ustawień, bo to każdy kierowca trochę inaczej jeździ, nie? 4-4, za chwilę powinno... Ej, a ten już ma informację? Tak, 5-5.
On sobie już tylko trenuje tor. Jak tam opony u niego. Jak to, zajedzie do 30%. Świetnie. I Kubica, Wezwij, Polit. Samochód wydaje się w porządku. No i to jest takie średnie, nie? No i tak, jest super za takie ustawienie. I zabawmy się teraz tutaj na górze, widzicie? Sprawdźmy, jak nie to pojedzie na tamtych. Co ty masz za opony hardy dalej? Zobaczymy, czy coś się zmieni. Amti, dziękuję za suby, 4 miesiące już. Wysyłam na tor Robercika. Nie chcę pojeździć te 40... 27 minut, przepraszam. Za dużo się chyba nie dowie, wiecie co? Pojedziemy Kubicą w ciemno chyba. Bottas na pewno poprawia czasy. Kubica jeździ na tych hardach, ale on jeździ, to on jest bez przyczyny. 12 minut, 3 na 5. Czy będzie... Jest 4 na 5, jest spoko. Wydaje mi się, że jest spoko. Jak będzie 5 na 5, to jest taki sukces, że... No, uda się? Jak myślicie? Dawać, może Robercik, dawaj info. Jest okej, czy nie okej? I niestety... Kurczę... Jest! Jest! Mam informację. Super! Coś tu się udało. I nie najgorzej... zobacz jak dogonił. 80% znajomości toru. Bottas 83. Dogonił Robercik. Brawo! Minutę przed końcem transmisji treningowej. Dzięki, Robert. Zjedź do boksu jeszcze na ostatnią minutę. Ale na ten wyścig daje mocne efekty, mocny dźwięk, bo to będzie... Tak czy siak, dużo tego nie zmienimy już. Idziemy na takie ryzyko. Mamy kwalifikację, 80% pewności. Nie, dobrze zmieniliśmy. Dobrze, świetnie, idealnie. Tutaj. Patrz, to jest na styk z tym, nie? Tu i tylko... O! Takie coś. I to będzie tutaj wszędzie git? Aha. Nie mogę tym ruszyć. Tak zostawić? 7-3 stabilizacja. No, znaczy, jaki 7-3 stabilizacja? Co tu? Kurwa, no wiesz o co chodzi. Albo... Aha, wiem, czekaj, dobrze gadasz. Tak. Jeszcze pobawimy się, no kurwa, warto spróbować. To se wracam, to się nie zmieni, ale to się zmieniło. I to może być na idealnie. Przesunęło się. Tak, to będzie idealnie, to będzie idealne. Tak go puszczam. To będzie to, na ryzyko, nie? To się mieści, będzie idealnie. Tu świetnie się trzyma. Idealnie zostaje w tym miejscu. Dobrze, więc tu będzie kurwa idealnie, tu będzie perfekcyjnie. Stabilizacja 2-3, co ty pierdolisz? To jakby zmienić troszkę w tą... Ale dobra, jest dobrze. Tu będzie idealnie w takim razie. Jedziemy z tym, mieszanka. Speed Racing. A tu przekminy wjeżdżają, nie? Nietestowana na kwalifikacje. Czy przywrócić poprzednie na kwalifikacje? Dobra, jedziemy, rozpocznij. Jedziemy z tym. Jazda. Ryzyko. Albo wygrywa, albo nie wygrywa. Radio check, Valtteri. Radio check, witam cię serdecznie. Witam w kwalifikacjach. Mamy kilka przejazdów, zobaczymy jak wszyscy polecą. Poczekaj, aż mi nagrzeją trochę toru. Niech przejadą wszyscy swoje kółeczko. Najpierw będzie pusto na torze, my mamy swoją taktykę. Gdzieś ten garbik w dół oznacza, że będzie puściutko. Bo teraz pierwszy będzie leciał Kubica. Sainz się rozbił na pierwszym zakręcie. Okay, here's the Ferrari. Wow. Zobaczmy. O, ale wszedł poślizg, ale to nie nasz problem. Chyba Robert, na spokojnie. Chciałbym zobaczyć dobrą pracę. Ja wam powiem, jak jest na torze. No chyba będzie czysto. Ale na razie masz grzanie opon, więc będziesz... Nie, będziecie mieć fuj czysto. Bo blokuje kogoś. Ale to co ma nasze rozgrzewkowe przejazdy. Czy Robert ich sprawnie dogania, może nie, może jednak nie mają czasówki już. Zjeżdżają. Albo Robert jest tak dobry. Nie, tam jest taki zawijas, taki ślimak. Wow, Bottas fioletowy. Mamy dobrze tutaj, mamy dobrze. Robert Kubica. Pierwsza sesja kwalifikacji na pierwszy podjazd.
Najlepszy, jeden z najlepszych sektorów zrobionych przez Bottasa. Może iść na lepsze okrążenie. Robert Kubica poprawia czas rozgrzewki. Niestety Robert chyba to blokowany będzie. Jednak nie. Nie ma z tym problemu. Nawet wykorzystuje chyba turbotunel. Robert Kubica, siódmy czas kwalifikacji na razie, póki co, bo jeszcze nie wszyscy przejechali. Jako tako bym powiedział, jako tako średnio bym powiedział. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Zjeżdżamy, trzeba pomyśleć teraz, jak ich dobrze wypuścić. Na sam koniec i powinno być git. No, u Kubicy chyba opony zakładamy nowe, a Bottasa nie wypuszczam na drugą sesję. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Bottasa już nie puszczam, dokładnie, widzowie. Mamy Roberta w boksie, będzie znana konfiguracja, zakładamy świeże czerwone opony, chcemy wejść w te kwalifikacje, musimy o nie powalczyć. Jest potwierdzenie zmiany opon. Zobaczmy jeszcze, jak będą wyglądać pierwsze czasy. No tak czy siak, na razie się łapiemy, ale nie ma co ryzykować. Ilak zrobił czas? 1.12, więc kiedy wypuścić go? 2.30? 2.30 wypuścić, żeby nam nikt nie przeszkadzał tylko. 1.50, 1.50 nawet, no. W sumie 1.50. Oni teraz jedą rozgrzewkowe. Jedą teraz rozgrzewkowe. Jeszcze chwilę poczekam. Jeszcze chwilę. Zdąży. Elegancko. Zobaczmy ten przejazd. Przyspieszmy sobie to. Jako jedyny Bottas nie jedzie drugi raz w kwalifikacjach. Ma raczej czysty tor. Tak, czysty tor jest. Ciepły, nagrzany. Chyba za szybko. Jeszcze mogę go podtrzymać. Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Na tym zakręcie jest hamowanie. Kubica jest tak szybki, że może nawet dojechać do tych słabych uszy. Poprawa czasu. Jest poprawa czasu. Świetnie, trzymamy kciuki. Żeby tylko nie można głupiej blokady. Jest. Dobrze. Pędzi nasza bestia. Nie musiał jechać, kurwa. Poprawiony czas, ale... No, lepsze to niż nic. No, wygląda to spoko. Bottas na czwarte spad. 14 Kubica. Czy da się to zrobić lepiej? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Tu mam opony na wyścig, tak? Opony na wyścig. Nowe opony dla Roberta. Ja bym pojechał pierwszy na tych 93, a potem założył te, nie? Pierwsze na starych. Tutaj świeżynki mam dwie, zakładamy. Róbmy to. Jest dobrze, no ale... Ciężko, tam sekunda straty Roberta. Radio check, jestem. To jest tak trochę jest, nie? No dobrze, zobaczymy drugie podejście. Ja tu bym nie mówił, no Kubica będzie ciężko, Nie patrzyłbym, żeby... Znaczy, kurczę, wszystko się może zdarzyć. Poszli. Robercik Kubica, zobaczymy, co się będzie działo. To są wcześniejsze stare, takie rozgrzewkowe sektory, to się nie liczy. Ale poprawa sektora, jest kolejna poprawa. Na starych oponach. Ale raczej 13, 12, coś takiego. Jak to byłoby 10 miejsce, to byłoby wariactwo, ale nie, to jest niemożliwe. Robert, dawaj. 8 miejsce, ale no, nie jechali jeszcze reszta, no. Pokonał tylko na razie Hamiltona, nie wiem jak reszta. Bottas, drugie miejsce. No i jak reszta? Verstappen na pewno, no. Ciężko walczyć. 11 Kubica. Duża strata. Ja bym jeszcze... Bottasa chyba nie puszczamy, nie? Spróbujemy Robercikiem. Ostatni raz. Potwierdź. Może jakiś złoty strzał siądzie. Bottasa nie puszczać, tak? No to czekamy do 1.40. Opony zmienione. Jedzie rozgrzewkowe. Jedzie swój przejazd. No czy się uda? Czy to będzie to spełnione marzenie? No jakby... Znaczy, dwie sekundy poprawić? Czy to jest możliwe? Chyba nie ten overall, jak to mówią na czacie. Nie ten overall. Dwie sekundy... Aha, do Verstappena. Interwał.
A, no rzeczywiście, kurwa, źle patrzę. Czy to jest możliwe? Przecież to... Nie jest to możliwe. Żółte tutaj. Chujnia. Strasznie mało brakło, no. Znaczy, strasznie mało brakło. Brakło, no i tyle. Poprawa dwóch sektorów, zobaczymy, co się będzie działo. No nie, to jest pewnie jak top 5, top 5. Top 3, top 4. Teraz pytanie, nowe opony? Czy na starych niech jedzie? Szkoda marnować nowe, nie? Ale mogę tylko w nowych go puścić. Nie, w ogóle go nie mogę puścić. Poprawił. O, tu stracił coś. Ale dobra, tak jest czwarty. Zaraz będzie... Okej. Czwarty. Poprawił troszeczkę, ale no...